Cześć, tu Marta. W końcu przestało padać. Pomyślałam, że wyjdę na chwilę do ogrodu. Dzisiaj chciałam przyciąć chociaż kilka powojników i opowiedzieć Wam o tym, jak je tnę i odpowiedzieć na takie słynne pytanie. Nie wiem, jaki mam powojnik, jak mam go przyciąć. Zapraszam. Nie wiem, jak u Was pogoda w zeszłym tygodniu, ale u nas lało non-stop. Było tak, że wciskało w ziemię. Ja normalnie jestem bardzo optymistyczna, ale w zeszłym tygodniu miałam takie, chyba usiądę na kanapie i sobie odpocznę. Ale już widzę w prognozie, że cały tydzień będzie plusowy, że ma być dość dużo słońca, nie cały czas, ale będzie tego słońca trochę, ale plusy w nocy, plusy w ciągu dnia, co oznacza, że to jest świetny czas na to, żeby rośliny przycinać. Pąki na powojnikach pojawiły się już w styczniu, także jak najbardziej można to robić. Te rośliny bardzo dobrze reagują na cięcie, a chciałam też w tym roku bardzo się na nich skupić, bo od 2 lat walczymy z wciornastkiem. Dlatego chciałabym jak najszybciej usunąć te górne pędy, na których tam na pewno są, wiecie, już czekają nowe pokolenia wciornastków, żeby atakować i chcę to zrobić jak najszybciej. Dobra, chodźmy tutaj. Po moich obeliskach pną się różne powojniki. Zacznijmy może od tego, który kwitnie najszybciej, czyli od powojnika Tragene. Bardzo to będzie trudne, żeby tutaj się przebić, ale przejdę, żeby Wam pokazać, jak on teraz wygląda. Na tym obelisku mamy pełny, słuchajcie, koncert powojników i to powojników, które tnie się w każdy w zupełnie inny sposób, ale fajnie Wam będzie pokazać. Po tamtej stronie mamy powojnik Atragene, z grupy Atragene, czyli taki, który kwitnie bardzo wcześnie, nawet w maju i którego nie tniemy niemalże w ogóle. Potem mamy powojnik wielkokwiatowy Marię Curie Skłodowską, którą tniemy wysoko, a tu jeszcze mamy do tego Prince Charlesa, którego tniemy nisko. Zrobiłam tak specjalnie, bo zależało mi na tym, żeby powoli najpierw zakwitał nam Atragene, potem tutaj nam Prince Charles będzie się piął i trochę tych białych kwiatów z Marii Curie Skłodowskiej też nam przez to prześwituje. Fajnie to wygląda, jestem bardzo zadowolona, ale trzeba wiedzieć, jak te powojniki ciąć. Zacznijmy może od tego, jakich powojników się nie tnie. Nie tniemy powojników tych, które kwitną najwcześniej. Czyli jeżeli macie powojnik, który kiedykolwiek zakwitł Wam w maju, to będzie pierwszy sygnał do tego, żeby go w ogóle nie ciąć. Na przykład Montana czy grupa Atragene. Grupa Atragene wygląda bardzo specyficznie, ma takie jakby sukieneczki. One kwitną bardzo wcześnie i są fantastycznie mrozoodporne. Bardzo rzadko mi te pędy przymarzają. I jedyne co robię, to usuwam zeszłoroczne liście, usuwam ogonki liściowe i ewentualnie te fragmenty pędów, które przemarzły. I to jest wszystko, co z nimi robimy. One mogą się piąć po obelisku, tak jak tutaj, ale można je też puścić po roślinach. Ja mam na przykład między lilakami i zanim lilak zakwitnie, to tak macie takie, co tu się dzieje? Są właśnie te sukieneczki pomiędzy jego liśćmi. Świetnie to wygląda. Pierwsze, co robię, to oczywiście oceniam, czy widzę pąki. Pąki oczywiście tutaj są, jest ich mnóstwo, są zielone do samej góry, także rzeczywiście to, co się mówi o jego mrozoodporności, jest, ja już widzę to w ostatnich latach, że one są po prostu fantastyczne. Zima ich nie rusza, ale też nie mieliśmy w tym roku jakiejś super srogiej zimy, raczej ona była bardzo, ale to bardzo mokra niż mroźna. I teraz będziemy wycinać tylko ogonki liściowe, będziemy wycinać stare liście, czasami można je po prostu wykruszyć, albo po prostu przechodząc wycinamy i wszystko, co ewentualnie jest suche. Zanim uznacie, że jakiś pęd jest martwy, zawsze pojedźcie do samiuteńkiej góry i zobaczcie, gdzie jest zielony pąk. Czasami dół będzie wyglądał zupełnie jak martwy, ale warto pojechać wyżej. Jeżeli góra jest zielona, to znaczy, że całość żyje. W przypadku tych powojników tniemy je prawie, że niemal w ogóle ich nie tniemy, no bo wycinamy tylko właśnie te ogonki liściowe z zeszłorocznych liści i usuwamy liście, ale czasami jak będziecie ciąć powojniki, które tnie się nisko, to zobaczycie, że na górze są pąki, a my tniemy dużo niżej. Oczywiście nie bójcie się, skoro na górze jest zielone, to znaczy, że całość żyje i te pąki też zostaną po cięciu wypuszczone niżej. Oczywiście w przypadku każdego powojnika może się zdarzyć, że jakieś pędy przymarzną. Wtedy, jeżeli widzimy, że
cały pęd jest suchy, nie ma żadnego śladu życia, wtedy po prostu wycinamy. Tutaj mamy oczywiście już inny powojnik niż ten, ale tu widać, że całość jest martwa. Możecie ściąć samą górę pędu i zobaczyć, jak on wygląda w środku. Pęd, który będzie biały, nie będzie miał takiej zielonej obwódki zaraz pod skórką, nazwijmy to, oznacza, że jest martwy. To najłatwiej zawsze zobaczyć. Jeżeli nie jesteście pewni jakiegokolwiek pędu na roślinach, czasami skrobiemy paznokciem i patrzymy, czy tam coś się zieleni pod tym naszym paznokciem, albo przycinamy po kawałku i widzimy, czy właśnie w środku jest odrobina zielonego. Jeżeli w zeszłym roku mieliście problem z wciornastkiem, to pamiętajcie o tym, żeby nie kompostować tych obciętych pędów. Wydaje mi się, że będzie lepiej je oddać do bio. Tam jest wysoka temperatura kompostowania i szkodniki zginą, a u nas w naszym kompostowniku tak wysokich temperatur nie możemy uzyskać i może się zdarzyć, że to, co tam jest i chce się wykluć, to wykluje się gdzieś w tej okolicy właśnie tego kompostownika. Także tego nie chcemy. Ja w tym roku wszystkie powojniki, które tnie się nisko, nie robię tak jak co roku, że ciałam troszeczkę wyżej. Wszystko będę redukować, mocno ciąć i właśnie wyrzucać wszystkie ścięte pędy, żeby zredukować ten problem z wciornastkiem. Powojniki takie jak... Chciałam kucnąć, ale widzę, że mi się w tyłek wbija rozchodnik. Przy okazji rozchodniki, słuchajcie, tniemy te suche pędy do samej ziemi. Już widać, że te malutkie kapustki wybijają. Także warto też te stare pędy powycinać, a ja tu będę mogła spokojnie kucnąć i pracować. Powojniki wielkokwiatowe, późno kwitnące, tniemy wysoko. To są powojniki, które kwitną na pędach zeszłorocznych, także nie chcemy ich zredukować nisko, bo wtedy nam nie zakwitną. Ja mam ich bardzo mało w swoim ogrodzie, bo one są bardzo często problematyczne, mają uwiąt, potrafią przemarzać. Nie chcę mi się z nimi, wiecie, tak, ale akurat Maria Skłodowska-Kielima ma przepiękne, duże, pełne, białe kwiaty, bardzo ją lubię, ale często też przymarza mi, tak nawet do metra. Ale widzę, że pączki są ponad metr dorosły w tym roku, także też tnę ją tyle, ile mam tych pędów. Jeżeli pędów będzie 1,5 metra, to tnę na 1,5 metra. Jeżeli przymarzły do metra, to tnę do metra. Dokładnie to samo. Usuwamy stare liście, wszystkie stare ogonki liściowe i zostawiamy pędy, te, na których są zielone pąki. Tniemy zaraz za pąkiem, nad pąkiem, mniej więcej 0,5 centymetra nad ostatnim. Chyba że macie wyżej niż 1,5 metra, wtedy troszeczkę możemy zejść niżej. W przypadku tego powojnika będę jechać sekatorem od samego dołu i wycinam wszystkie stare liście, stare ogonki liściowe i jadę tak wysoko do góry, aż napotkam na zielone pąki. I w moim przypadku, z tego co widzę, będzie to troszeczkę ponad metr i wszystkie pędy mają być ogołocone. Ma być tylko taki prosty pęd, bez żadnych, wiecie, ogonków liściowych, które zostały i widzimy świeże pączki, które nam już z nich się rozwiną liście. Po tej stronie mam powojnik Viticella, czyli powojnik włoski. To jest powojnik, który kwitnie na pędach tegorocznych i te typ powojników tniemy mocno. On tutaj, moglibyście zobaczyć, że pąki są aż tutaj, czyli na wysokości 1,70 m, tak i tyle, ile ja mam wzrostu, ale te powojniki tniemy niżej. Ja bardzo często dostaję wiadomości, ale pączki są tam na górze, jak to mam uciąć go tak nisko? Nie przejmujemy się tym. Zawsze jak tniemy rośliny, pączki są wyżej. Dlatego też robimy to wcześniej, żeby roślina swojej energii nie pchała w te pąki tak wysoko, wiedząc, że będziemy je ścinać nisko. Dlatego dla tych o słabych nerwach proszę teraz zamknąć oczy. Biorę na wysokości 40 cm i ucinam całość. Słuchajcie, nie przejmuję się. Bardzo mocne cięcie. Widać, że te pędy są zielone tutaj wysoko. I całą tę górę usuwam po prostu. Biorę w ten sposób i ona, słuchajcie, idzie do bio.
Oczywiście to, co zostaje nam na dole, bardzo dokładnie oczyszczamy z wszystkich starych liści, z jakichkolwiek właśnie takich ogonków liściowych. Ma być po prostu taki, wiecie, pęd, na którym widzimy tylko pączki i to wszystko. Potem te pędy dobrze jest przymocować do podpory i jak już zaczną rosnąć, a zaczną rosnąć bardzo szybko, przychodzimy raz w tygodniu i kolejny przyrost podwiązujemy coraz wyżej. Dlaczego? Dlatego, że jak będzie mocno wiało, a w tym roku chyba można się tego spodziewać, bo takie wichry jak są w tym roku, to dawno takich u nas nie było. Ta cała masa zielona, która będzie bardzo szybko przerastała, ma tendencję do tego, że wiatr chce ją oderwać od podpory. Dlatego warto, jak tylko ruszą, właśnie co jakiś czas przychodzić i podwiązywać, czy sznurkiem, czym tam macie tak naprawdę. One się trochę same łapią, ale przy tak dużej masie, w szczególności w przypadku witicelli, warto robić to regularnie. Podsumujmy sobie jeszcze, jakie powojniki, jak się tnie, jeżeli wiecie, jaki powojnik macie. Po pierwsze, powojniki, które kwitną szybko, w maju, na przykład Montana czy grupa Atragene, nie tniemy ich w ogóle, oczyszczamy z liści, wycinamy stare ogonki liściowe, zostawiamy, przywiązujemy tak samo do podpór. Następna grupa, czyli powojniki wielkokwiatowe, wcześniej kwitnące, je będziecie mogli zobaczyć kwitnące w czerwcu, na początku, mniej więcej wtedy, kiedy kwitną czosnki. Te powojniki tniemy wysoko, z reguły jest to około 1,5 metra i oczyszczamy tak samo z liści, z ogonków liściowych. Następna grupa to powojniki z grupy na przykład witicella czy powojniki wielkokwiatowe późno kwitnące, one kwitną nam w dalszej części roku, czyli będą raczej będą Wam kwitły z różami niż z czosnkami. Je tniemy nisko, 40 cm od ziemi, także jest to bardzo proste cięcie, one kwitną na pędach tegorocznych. Powojniki takie jak powojniki bylinowe czy powojnik mandżurski tniemy zupełnie przy ziemi, parę centymetrów od ziemi. Ja w przypadku części moich powojników zrobiłam to nawet jesienią i widzę, że już pięknie wybijają od dołu. To jest w ogóle najprostsze. Powojniki bylinowe, jeżeli chcecie spróbować z jakimś powojnikiem po raz pierwszy, bardzo Wam polecam. Świetne powojniki do posadzenia w ziemi. One płożą, także mogą Wam kwitnąć na ziemi, ale mogą też piąć się po innych roślinach i robiąc Wasze rabaty ciekawszymi, nagle skądś jakiś pęd wypełza, przepiękne fioletowe kwiaty, troszeczkę, może one są wielkości bardziej jak witicella. Świetnie to wygląda. Arabella czy Cizaia Ptisa to są świetne przykłady. Pokazywałam Wam latem, jak świetnie wyglądały. Poruszanie się po tej rabacie jest naprawdę skomplikowane, bo wychodzą tutaj dziesiątki czosnków, krokusów, tulipanów. Jest naprawdę dużo tutaj roślin, także zawsze staram się jak najszybciej tutaj wyczyścić wszystko. Jeżeli chodzi o byliny takie jak kocimiętki czy floksy, wycinam je bardzo często, nawet już jesienią, żeby tutaj mieć jak najmniej pracy. Ale oczywiście brzoza zrzuciła tyle gałązek, że i tak trzeba będzie pozbierać. Ja się postaram, słuchajcie, przemieścić, patrząc, czy nie depczę po którejś z roślin tutaj. Tutaj mamy powojnik Emilia Plater. Zobaczcie, Emilia Plater, czyli powojnik z grupy Witicella, co roku rośnie na 3,5 metra i wspina się po tej właśnie brzozie i tam dochodzi do samej góry. Bardzo mocno się oplata tej brzozy, dlatego jesienią staram się go ściąć, bo jak zaczynają wiać wichry, to całym powojnikiem aż rusza. Ja nie chcę, żeby dochodziło do tego, że część jego korzeni będzie poruszana. Dlatego tutaj jesienią mocne było przycięcie, a teraz będę redukować go jeszcze bardziej. W tym roku wszystkie moje witicelle tnę na 40 cm i nie ma, zmiłuj. Każdy z nich zostanie odmłodzony i będziemy w tym roku bardzo aktywnie walczyć z problemem wciornastka. W tym roku chcę wszystkie powojniki witicella bardzo odmłodzić, czyli przejrzę sobie wszystkie pędy na dole, te już takie grube i starsze. I jeżeli widzę, że jakikolwiek z nich jest uszkodzony, ma jakieś takie pęknięcia, to też będę je wycinać, prawie że czasami nawet do ziemi. Niech one sobie odbiją, a całość będę ciąć na 40 cm. Co roku zostawiałam trochę pędów wyższych, żeby one rosły dalej, ale w tym roku chcę mieć jak najmniej, jak najniżej, żeby też móc postarać się zadziałać właśnie na wciornastka. Teraz temperatury, kiedy są powyżej 5 stopni, możemy zrobić opryski olejowe, które będą te stadia, takie larwy czy jaj, pomogą nam je zredukować i będę właśnie opryskiwać czy laserem, czy emulparem. One wszystkie są na bazie oleju rydzowego. Pełny oprysk pędów zaraz po przycięciu i miejmy nadzieję, że to nam zredukuje trochę problem. A potem trzeba będzie wkroczyć z preparatem owadobójczym. Niestety ekologiczne preparaty, których próbowałam w poprzednich 2 latach, zupełnie na to nie zadziałały. Także w tym roku przed etapem rozwinięcia się kwiatów zrobię taki jeden oprysk, który mam nadzieję, że pomoże. Ale zaczynam od tego olejowego, który jest ekologicznym sposobem, dlatego żeby chociaż zredukować ilość tych szkodników,
Wiem, że ten problem występuje w całej Polsce, bo jak z Wami dyskutuję, czy na Instagramie, czy tutaj w Waszych komentarzach, bardzo dużo osób miało problem właśnie z tym, że te kwiatki były pogryzione, zdeformowane, powojników także Witticella, takich powojników, o których ja zawsze mówiłam, że one są tak bezproblemowe, nic się z nimi nigdy nie dzieje. I wtedy, jak powiedziałam, trafił nam się w ciornastek i walczymy. To słuchajcie, robię teraz redukcję Emily Plater, fantastyczny powojnik, bardzo Wam go polecam. To jest najstarszy powojnik, jakiego mam w tym ogrodzie i jest niesamowita. Zawsze na tej brzozie naprawdę mi imponuje i rośnie 40 cm od pnia brzozy, która ma 30 lat. Także wyobraźcie sobie, jak ona jest odporna. Wstępnym przycięciu, nawet nie patrzę dokładnie, czy ucinam idealnie zapąkiem, teraz dopiero sobie oczyszczę, czyli wycinam wszystkie te ogonki liściowe, czyszczę ze starych liści, jeszcze patrzę, czy jakieś pędy naprawdę nie są, wiecie, takie poharatane, porysowane, jeżeli są, to chcę je też wyciąć. Zastanawiam się, czy warto, czy nie warto, może też je zredukować. Całość ma być oczyszczona i oczywiście wyciągam to, co tam gdzieś w tych takich wszystkich, wiecie, tutaj mnóstwo będzie jeszcze gdzieś liści, staram się oczyścić, co jest pod spodem, pod obeliskiem, bo ja jego mogę spokojnie, w każdej chwili on nie jest jakoś zamontowany, widzicie, mogę go cały czas tutaj poruszać. Pod spodem, pod nóżkami mam po prostu położone kostki brukowe, żeby nie stał tak dokładnie na ziemi. Potem oczyszczam i już będę sobie świeżymi sznurkami, po prostu klasyczny sznurek jutowy, tylko lepiej wziąć świeży, bo one się już po sezonie rwą. Przymocowuję tutaj do podpory. A jak tylko będzie ciepły i słoneczny dzień, oprysk z olejowy i miejmy nadzieję, że problem w tym roku będzie dużo mniejszy. Zobaczymy. Trzymam kciuki naprawdę, żeby się udało. Pięknie odmłodzona, a teraz czas na kolejną Emilię, Prince'a Charlesa, Solinę. Dokładnie tak samo tę część. Tutaj mam trzy powojniki, które chcę przyciąć bardzo nisko, tak samo odmłodzić. Ja wycięłam, słuchajcie, tak, zobaczcie. Na górze były piękne pędy, ale tu był pęd, który był cały powichrowany, popękany i stwierdziłam, że go też odmłodzę, aż mi szkoda było, bo tak zawsze go cięłam jednak wyżej, ale trzeba być twardym, nie miękkim i trzeba działać. Dokładnie teraz to samo zrobię tutaj. Na początek zawsze tnę mniej więcej na 50 cm, przejeżdżam i odrywam całość od ścianki i to będę właśnie wyrzucać, a potem już sobie docinam i doczyszczam każdy pęd z osobna.
Ostatnie. Are we okay? Tak. Success. Jak wy, ale ja jestem pełna podziwu dla rośliny, która w ciągu sezonu jest w stanie wytworzyć taką masę zieloną i produkuje niesamowicie te pędy, kwiaty, super jest. Bardzo często od was przychodzą pytania, jak to jest, jak ja mam powojniki splątane z różami. Dlatego właśnie nie ucięłam jeszcze tamtej części, bo po wideo przebiorę się w różoodporną kurtkę. To znaczy taką kurtkę, która już jest poświęcona na to, że róże po prostu chcą się w nią wczepiać. I wtedy wchodzę, wycinam powojnik zawsze, nurkuję tam w róże, wycinam go na dole tak jak chcę i potem wyciągam. Raczej jest tak, że łapię jak za taką, wiecie, kitę. Idę przed siebie, ile wyciągnę, to się uda, a potem już sobie sprzątam całość. Ale zawsze w przypadku róż stosuję powojniki raczej typu Viticella, czyli cięte nisko, żebym mogła spokojnie na te 40 cm uciąć i właśnie wyciągnąć, żeby się nie szarpać. One bardzo łatwo wychodzą, tylko trzeba po prostu uważać na ręce. Nie wiem jak wy, ale ja wiosną zawsze wygląda, jakbym miała w domu małego kotka i zawsze jestem cała podrapana. No, ale taki urok po prostu posiadania róż w ogrodzie. Bardzo lubię cięcie powojników, bo to dla mnie oznacza pierwszy taki sygnał, że już jest ciepły czas, wiosenny, jak już je przytnę, to też inaczej się robi w ogrodzie, bo to jest bardzo dużo brązowych liści, jak jest zetnę, to robi się tak świeżutko, albo w przypadku ścianki już tak świeżutka ona nie jest, bo ona już ma swoje lata. Ale wiem, że za sekundkę te powojniki ją porosną i będzie super. Kiedy tylko już wysprzątam, słuchajcie, wszystkie te liście chcę usunąć, usuwam liście powojników w tym roku i tak samo róż, które tam gdzieś mogły opaść. Na róży, tutaj, na tej, której widzicie, jeszcze są liście. Jeżeli macie na różach liście i one nie opadły, raczej już teraz będzie ciężko, żeby same z siebie opadły, także warto je, pociągając po prostu za liście albo przycinając przy samym pędzie, te liście pousuwać i wyrzucić. Nie kompostujemy ich, bo na nich też mogą być różnego rodzaju szkodniki czy choroby grzybowe, które potem nam się rozprzestrzenią. Także warto to wszystko teraz sprzątać. I róże. Jeżeli tak jak moja, macie odczepione od podpór, to warto te róże do podpór dowiązać. I pamiętajcie o tym, że te główne pędy im bardziej będziecie prowadzić poziomo, tym więcej będzie kwiatów. Ja te róże właśnie zamierzam tak na paru poziomach powywijać, żeby jak najbardziej poziomo te pędy się układały. Jak on leży poziomo, to wybudzają się wszystkie pąki, z nich wychodzą nam pędy boczne i na nich wszystkich pojawią się kwiaty. Także mam nadzieję, że w tym roku tu jest Rose de Tolbiac, róża, która siedziała tam totalnie nieśmiała, jakby w ogóle prawie jej nie było. I nagle, słuchajcie, w ostatnich 2 latach jest najbardziej kwitnącą różą na tej ściance, także bardzo ją lubię i kwitnie bardzo wcześnie. Słuchajcie, pracy jest co niemiara, także ja ruszam, skończę dzisiaj chociaż powojniki, ale też staram się powycinać dużo bylin. Chcę jeszcze pooczyszczać liście na ciemiernikach, bo zaczynają powoli kwitnąć. Mam nadzieję, że pokażę wam to w kolejnym wideo, a wy koniecznie napiszcie dzisiaj w komentarzach, o czym też wideo chcielibyście zobaczyć. I oczywiście chcę wam pokazywać po kolei, co robię w ogrodzie, czy co robię, co wysiewam i co tam się dzieje, ale zawsze z chęcią słucham o tym, o czym wy chcecie posłuchać. Może nie będzie całe wideo, ale chociaż wspomnę o jakimś tam problemie, o którym wy mówicie. To jest dla mnie zawsze super wiedzieć, jakie w tym momencie ludzie mają problemy, z czym mają problemy. Na pewno będziemy mieć problemy w tym roku z chorobami grzybowymi po takiej ilości deszczu, który nas spotkał. Już widzę na lawendach, że szara pleść się zaczyna, także myślę, że w tym roku ten problem, to wiem, że będziemy o nim mówić, ale piszcie, z czym walczycie teraz, co się nie udaje, albo co nie wiecie, co można zrobić, albo co byście chcieli zrobić, ale nie wiecie jak, także czekam w komentarzach. Jeżeli dzisiejsze wideo wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się w środę i w niedzielę, a na angielskim kanale w sobotę. A my widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Idę ciąć!